zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest straszne, żeby dzisiaj w Ameryce partią rządzącą i prezydentem rządzącym byli członkowie grupy, która nienawidzi Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. No jak się przyjedzie po ulicach amerykańskich, no to w zasadzie tam, gdzie są flagi amerykańskie, no to to są na pewno republikanie, to są na pewno konserwatyści. No nie ma flag amerykańskich przy domach socjalistów, demokratów. Po prostu nie ma. Ci ludzie w 2022 roku, oni nienawidzą Ameryki. Nienawidzą patriotyzmu, nienawidzą przeszłości, nienawidzą instytucji amerykańskich, nienawidzą historii, tradycji, chrześcijaństwa. No nienawidzą wszystkiego. Proponują krytyczną teorię ras, która się w zasadzie sprowadza do tego, że biały chrześcijanin jest niedobry, a wszyscy inni są dobrzy. No, wzbudzają poczucie samowiny wśród młodych białych dzieci, rozniecają jakieś nieuzasadnione żądania wśród małych czarnych dzieci. No to nie jest to, co Martin Luther King chciał. Martin Luther King, przywódca amerykański czarnoskóry, on powiedział, że on chce doczekać czasów, kiedy człowiek będzie oceniany jako człowiek, a nie jaki jest jego kolor skóry. No i w zasadzie to dzisiejsi socjaliści biali komuniści, biali liberałowie, którzy sikają na amerykańską flagę, właśnie do tego doprowadzili. Teraz będą wybory międzyprezydenckie. No i w zasadzie teraz demokratom nie zostało nic. Republikanie, konserwatyści, 50% społeczeństwa amerykańskiego no jest konserwatywna, jak sama nazwa wskazuje. No ale jest ta druga połowa. No ale z drugiej połowy no to około 10% jest szalonych, ekstremalnych lewaków. No, ale reszta demokratów, no to przesunęła się z tego centrum, przesunęła się z tego umiarkowanego, można powiedzieć, politycznej pozycji, no i przesunęli się bardzo w lewo. Teraz co się stało? No, jak i ktoś dał wyciek z Sądu Najwyższego, no bo jest teraz kwestia skrobanek. No ale to ktokolwiek przedstawia, to uwierzcie, źle to przedstawia. Sprawa dotyczy tego, że nie to, że w Ameryce nie będzie skrobanek, no bo skrobanki zawsze będą, tyle tylko, że w Mississippi, gdzie Amerykanie, gdzie lewacy atakują, no to Mississippi, no to w zasadzie ma takie same prawa na temat skrobanek, jak w Szwajcarii, czy w Norwegii, czy we Francji. Po 16 tygodniu one są praktycznie rzecz biorąc nielegalne, no i to jest to, co sam Sąd Najwyższy doprowadzi, no bo Sąd Najwyższy no to powie, że rząd ze stolicy nie ma, rząd federalny ze stolicy nie ma prawa decydować o skrobankach krajowo, tyle tylko, że wszyscy wyborcy stanowi muszą decydować, co chcą. Także, który stan chce zdecydować, no to wyborcy będą głosowali. No i to jest demokracja. To jest demokracja na poziomie tym ludzkim. Jeżeli wyborcy tak zdecydują, no to ten stan ma takie prawa. No ale niestety komuniści amerykańscy są ten zamordyzm centralnych, są ten zamordyzm moskiewski, gdzie wszystkie rozkazy wychodzą z Moskwy czy z Beijing i po prostu są rozkazywane. No i tłumaczą, że kłamią, lewacy kłamią, że kobiety znowu będą używały drucianych wieszaków na ubrania, żeby robić samo
skrobankę, także to jest idiotyzm kompletny, no bo tak nie będzie. Kalifornia powiedziała, że będzie płaciła ludziom z całej Ameryki, żeby mogli przyjechać i zrobić skrobankę. Idiotki wychodzą i mówią no najróżniejsze rzeczy na temat tych skrobanek. No, każdy powinien się jakoś zastanowić, czy 15 tygodni, czyli bicie serca, nie jest naprawdę takim ciężką sprawą do przełknięcia. Cztery miesiączki, których kobieta nie ma, to naprawdę powinno dać sporo czasu do przemyślenia. No, większość kobiet jednak się orientuje po pierwszej miesiące, po drugiej braku, po trzeciej, po czwartej. Także to nie jest. No, ale teraz lewacy chcą w ramach niszczenia instytucji, w ramach spalania sądów, znowu wychodzą ci protestujący. Jen Psaki, ta ruda małpa, która jest sekretarką prasową Białego Domu, no odchodzi. Teraz będzie zarabiała ciężkie miliony w MSNBC, następnej lewackiej stacji telewizyjnej. No i teraz Biden na sekretarkę prasową wybrał. No oczywiście wiadomo było, kogo ma wybrać. Musi zawsze wybrać czarną, dlatego wybrał czarną. No i musi wybrać lesbijkę, czyli wybrał czarną lesbijkę i ona teraz będzie sekretarką prasową. Jen Psaki kłamała jak Goebbels, kłamała, po prostu kręciła, mąciła, hachmęciła, zagmatwała wszystko, nigdy nie odpowiadała na temat. Ludzie się po prostu śmieli, całe te spotkania z dziennikarzami, to jest jedna wielka ustawka. No ale Jen Psaki, zanim odejdzie 13 maja, no to właśnie powiedziała, jak dziennikarze się zapytali, no tam jeszcze jest jeden czy dwóch uczciwych, zapytali się, co Biden myśli na temat tych protestów przed domami sędziów, no to Jen Psaki powiedziała, że Biden się zgadza z pokojowymi protestami. No, czyli zaszczuwanie, zagryzanie, terroryzowanie. No, jeżeli jest w imię komunizmu, no to wszystko pasuje. Tak samo przecieki. Jeżeli działają na stronę komunistów, no to przecieki są dobre. Wtedy, kiedy były jakieś przecieki na temat demokratów, no to demokraci mówili, że przeciekom nie można wierzyć i nie można cytować. Teraz cytują. Także no demokraci ogólnie rzecz biorąc przez ostatnie lata no zwariowali. Trzeba powiedzieć, że zwariowali. No i nawet się nie zastanawiają, dlaczego w Sądzie Najwyższym jest sześciu konserwatystów i trzech lewaków. No, głosowanie było 5-4, także jeden konserwatysta się wyłamał, no ale mimo wszystko to będzie większość. No i nie ma kasowania skrobanki jako nielegalnej. Będzie to przesunięcie, tylko przesunięcie do Stanów. No i w 1973 roku Sąd Najwyższy idiotycznie właśnie pozwolił na skrobanki na poziomie, zalegalizował skrobanki na poziomie federalnym, stołecznym do 22-24 tygodnia życia płodu. No to jest, czym to było spowodowane? No oni wykombinowali sobie, wyliczyli, że płód, płuc jako taki nie wytrzyma poza ciałem matki, także do tego momentu można to dokonać tej skrobanki. No i oni nie orientują się, co oni robią przez ostatnie lata. Teraz Bidena, dlaczego wybrano Bidena? No dlatego, że w zasadzie, że on nie był Donaldem Trumpem, tak? Postawili Donalda Trumpa. On obiecywał, że nie będzie Bernie Sandersem. Bernie Sanders, no to jest Bernie Sanders Piasecki, no to jest człowiek, który w zasadzie ma cztery domy, mieszka w Virginii, hardkorowy komunista,
jego brat jest hardkorowym komunistą w Anglii. No i on mówi, że komunizm musi zapanować w Ameryce. On sam pojechał do Moskwy na podróż poślubną w 80 którymś roku. Także takich mamy polityków w Ameryce. No ale Biden obiecywał, że nie będzie komunistą Sandersem. No, okazuje się, że jest. No i do tego jeszcze obiecywał, że zrobi coś z COVID-em. Także zostali wybrani. No a teraz jest tragedia. Teraz jest tragedia, dlatego że komuniści chcą spalić. Chcą spalić wszystkie instytucje. No już zlikwidowali instytucje rodziny, likwidują instytucje kościoła. Teraz chcą zlikwidować instytucje Sądu Najwyższego. Chcą zapakować Sąd Najwyższy. Czyli co oni kombinują? Oni kombinują, że teraz na razie mają przewagę. To w Senacie jest coś takiego, że musi być 60% głosów, czyli jest 50 stanów, na każdy stan jest dwóch senatorów albo senatorek, czyli jest 100 głosów. Wiceprezydent ma 101 głos. No i potrzeba, jeżeli jest podzielenie partii tak 50 na 50, no to potrzeba poparcia z partii przeciwnej, co najmniej 10 senatorów. Dlaczego to tak jest zrobione? No to jest tak zrobione, żeby prawo się nie zmieniało co 4 lata. I także, że jeżeli jedna partia coś proponuje, no to musi być coś konkretnego i prawdziwego, żeby 10 senatorów z partii przeciwnej się dołączyło. I to jest prawo takie, które będzie trwało wieki. A jeżeli ktoś zaproponuje idiotyczne prawo, no to za jakiś czas znowu to jest odkręcane i wtedy mamy taki bałagan, jak we Włoszech, rząd się zmienia, czy tam prawa się zmieniają nieustannie. No ale komuniści sobie tak wyobrażają, że po prostu wszystko pozmieniają, także chcą dopakować Sąd Najwyższy z 9 członków na 11-13, dlatego żeby mogli dołożyć swoich komunistów. Tak samo atakują Electoral College, czyli kolegium wyborcze. Dlaczego to jest? No, kolegium wyborcze, no to jest w Ameryce 435 reprezentantów plus 100 senatorów, także jest 535 głosów. No i tych 100 senatorów i te 100 głosów jest bardzo ważne, no to, bo to bardzo często prezydent, powiedzmy, nie jest wybierany ilością głosów absolutną, tylko ilością głosów senatorów i reprezentantów. No to brzmi skomplikowanie, ale tak w sumie nie jest. Dlatego, że te 100 głosów, no to się bierze mały stan, na przykład jak Rhode Island, no to ma 2 senatorów, czyli są te 2 głosy ze 100. Kalifornia również ma 2 senatorów. Tak? Także jest to balans, że Ameryka B, czy Ameryka C, ta peryferyjna, ta prowincjonalna, ma również coś do powiedzenia. Nie tylko komuniści w wielkich miastach, gdzie są wielkie powiedzmy biurokracja i rozdawnictwo pieniędzy, ale również wieś ma coś do powiedzenia, mniejsze stany mają do powiedzenia. No i teraz komuniści właśnie chcą zlikwidować te kolegium wyborcze, chcą zlikwidować Senat, dlatego że to jest możliwy ten kolegium wyborcze. Jak zlikwidują Senat, no to zlikwidują te 60% głosowanie w Kongresie Amerykańskim. No i oni mają plany na załatwienie demokracji, na zlikwidowanie demokracji w zasadzie w Ameryce. Także mała część społeczeństwa będzie w stanie, co oni sobie tak wyobrażają, że będzie w stanie kontrolować. No, czy to wszystko ma sens? No nie ma. Nie ma to wszystkiego sensu, dlatego że demokraci teraz starają się podniecić tych wszystkich oszołomów, którzy będą wybiegali, krzyczeli.
te wszystkie teraz protesty, no to kto tam głosuje? No tam głosują wszyscy ci łażą jeszcze w tych maseczkach. To jest po prostu to jest religia, to jest nowa religia, ten środowisko, to jest religia, ten socjalizm, no to jest religia, to są fanatycy, to jest jakiś taki kult, to jest jakiś kult maniaków, którzy naprawdę do tego jeszcze nienawidzą Ameryki. No i w tym kulcie oni chodzą w tych maskach. No nie przypuszczam, żeby zasłaniać swoje twarze. Oni po prostu do tej pory jeszcze chodzą w maseczkach. Na pewno zmuszają swoje młode dzieciaki na parkingu w sklepie sklepowym również nosić maseczki. No ale to jest ten typ. Kogo oni podniecą? No podniecą maniaków, no ale na pewno ci umiarkowani, ci środkowi, centralni demokraci, no to chcą jednak, widzą, że tam jest jednak inflacja, że jest te realne pensje spadają. Ta inflacja jest tak duża, że nawet te podwyżki pensji to nie nadąża na tym. Cena benzyny, cała sytuacja na granicy, cały bandytyzm, cała ta sprawa, wszystkie te sprawy kryminalne i wszystkie te gangi w Ameryce, no to ci normalni demokraci to widzą i coś zrobią. Ale niestety demokraci teraz obchają, no i skrobanki wepchną na szczyty swoich problemów i będą po prostu używali tego do żeby się starali wygrać. No ale to już tak było. To już tak było w zasadzie tylko 2006 do 2009 roku, tak rzeczywiście mieli jakąś tą władzę w Ameryce. Nancy Pelosi, no to nigdy, ta stara czarownica, no to już ona jest w polityce 40 lat, ona już po tych wyborach międzyprezydenckich zostanie odstawiona. Ironią losu to jest to, że z komunistycznej Kalifornii przeprowadza się na Florydę, tam gdzie nie ma podatków, w Kalifornii są podatki 10-12% i ona rządziła w Kalifornii, walczyła z DeSantisem z Florydy, no i przeprowadza się na Florydę, także to jest ta perfidia i hipokryzja demokratów. No ale pierwszy raz od 1994 roku właśnie doszli do jakiejś władzy, 2006-2009. Wszystko później upadło po 2009, jak 800 miliardów. No dzisiaj 800 miliardów, no to jest mało, no bo Biden już rozdał parę trylionów dolarów, także że za Obamy, jak te pieniądze były rozdawane, no to cała gospodarka po prostu upadła. No teraz też upada. Partia w ogóle się nie zastanawia, co oni robią. Ci wszyscy lewacy dopuszczeni do władzy, później nominowali Clinton, także to się co nie sprzedawało. Dla wszystkich demokratów jest to już wszystko widoczne. No i chyba jest już za późno. Za późno na to, żeby zrobić cokolwiek. Biden nic nie zrobi z inflacją. Do listopada, także teraz jedynym ich chęcią, no to będzie nieustanny atak, no i teraz Sąd Najwyższy jest atakowany. Także wybory międzyprezydenckie, no czarno, każdy normalny widzi tych demokratów, no. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz?
Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Nie dajcie się przekabacić socjalistom. Przekaz dla socjalistów. No widzicie, co się dzieje. Teraz już jedno wielkie kłamstwo o skrobankach, ale pamiętajcie, cena benzyny, inflacja, patrzcie się na swoje pensje, patrzcie się na to, co płacicie w sklepach, no i patrzcie się na swoją przyszłość w Ameryce. Nie wygląda ona tak różowo pod komunistami. Zdrowia dla normalnych.